Hej, dziś odrobinę o mandze Hinako Takanagi, Zakochany Tyran, wydanej u nas przez Kotori. Jest to pierwsza część większej całości, którą mam nadzieję przeczytać i zrecenzować. Manga opowiada miłosne perypetie dwójki młodych mężczyzn, z czego jeden jest homofobem, co stanowi element bardzo oryginalny i innowacyjny, jako że w mangach yaoi naprawdę nie pojawia się to zbyt często. Co więcej, manga zbudowana jest bardzo dobrze pod względem psychologicznym oraz dobrze ukazuje wnętrze bohaterów. Możemy dostrzec tu pewną rozbieżność między poglądami a zachowaniem, jak na przykład właśnie homofobia, która nie wyklucza pewnych uczuć względem drugiej osoby, tej samej płci. W przypadku Morinagi zaś widzimy pewną nieścisłość między pragnieniami a możliwościami jego organizmu. Poza tym doświadczymy także pewnego przywiązania, jakie może pojawić się między dwojgiem ludzi i które wpływa na poglądy bądź ich delikatną zmianę. Poza tym nie możemy narzekać na brak licznych, zabawnych sytuacji, jak również na kreskę, która w tym wypadku jest bardzo staranna i miła dla oka, jak zresztą w większości tytułów tejże autorki. Zresztą naprawdę trzeba docenić fakt, iż jest to kolejna manga yaoi wydana w naszym kraju i mam nadzieję, że będzie ich więcej, jako że mam słabość do tego gatunku. Tak więc zapraszam Was niżej na tradycyjną recenzję mangi i mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się po raz kolejny. Na razie.